Cześć, witajcie na kanale Króle, Króliki, Króliczki. No i dzisiaj gąski nie są pierwszy raz na trawie, bo nie pierwszy raz. Mam taką klateczkę i one sobie są, ale są pierwszy raz, że tak powiem, na takiej zupełnie wolnej przestrzeni. Bo zaczęłam im sprzątać w tej klateczce, w której są. Jak deszcz pada i tak dalej, więc klatka musiała schnąć, a że dzisiaj pogoda była, więc one dzisiaj korzystały z okazji. Jakie fajne, jak się fajnie zachowują. Mówcie, czy urosły. No. Obesrołki. Dosłownie obesrołki. I taś. Zobaczymy, czy pójdą za mną. Taś. Dwie odważne pobiegły. O, leci trzecia. Taś. Tu koniczynka jest, chodźcie, tu chodźcie. Taś. Tu. Jaka fajna koniczyna. O, szalejemy, koniczyna jest. I tak się gówniarstwo tu się ma. Łażą za mną jak pieski. A pewnie jak będą starsze, to będą dziubać po dupie. Będą szczypać. Rękę wystawiam, to się boją. Taki krótki, króciutki, dosłownie króciutki film właśnie o moim ptactwie, które korzysta z wolności. A to piasek, a to kamyczek, a to trawka. Znaczy, tak jak mówię, no dzisiaj były cały dzień na trawce. Ale teraz mają taki full wypas, bym powiedziała, no. O, teraz nie wiem, gdzie one, co one tam zobaczyły. A to dwie takie środki zostały. Także mówcie, czy urosły, czy nie. One już dzisiaj mają już skończony trzeci tydzień, jak się nie mylę. Albo miesiąc. No nie, u mnie są... poczekajcie, u mnie są 2 tygodnie albo 3 tygodnie i tu tydzień, no to miesiąc? Czy 3 tygodnie? Nie wiem. Nie będę teraz rozkminiać. Jest to spontan. Filmik na spontanie. Bo mi się to spodobało, jak one się tak ucieszyły wolnością. A mają tej wolności trochę. Tu dziecko pomaga też skubać trawkę. No. Trampolina full wypas. Kto takiej nie ma, mogę sprzedać. Radek, pełny miesiąc gąski mają. Także zielonki dla nich jest ot, ciut. No i teraz mi słońce świeci, nie wiem co nagrywam, no ale się gówniarstwo cieszy. No tu koniczyneczka jest, chodźcie. Taś. O, i tu staniemy. Kubać. Bo jeszcze trochę i karcer. Że to jest taki filmik poświęcony tym pterodaktylom malutkim. W tej chwili się cieszą zielonką, skubią trawkę. Tylko pi 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 pi. Nie wiem, nie znam się na ptactwie, ale śmiem podejrzewać, że są same gąski, a tu jest jeden gąsiorek. On ma tak na czubku głowy taki, no i irokez, nie irokez, ale też jest dużo większy od pozostałych. Więc wydaje mi się, że są 5 gąsek i 1 gąsiorek. Także no, tyle panienek. Także nie zanudzam. Generalnie chciałam się tylko pojawić, odezwać, przypomnieć, zwał jak zwał. I pokazać, jak rosną, jak rośnie ptactwo.
Jak się nie mylę, to chyba tydzień temu wam nagrywałam te gąski. No to macie teraz przykład tego, czy urosły, czy nie urosły. I co mi pozostało? No nic nie pozostało, jak tylko co. No subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Komentujcie. Jeszcze co chciałam powiedzieć. Dla indywidualnego mojego youtubera, youtubera, nie youtubera, przepraszam, dla Radosława, chłopak będzie oglądał, będzie wiedział, że to się do niego tyczy. Są gąski już spore, żółto-czarne, siedzą na zielonej trawce i możesz sobie wyobrazić, jak fajnie skubią traweczkę. Jak to gęsi, nie? Także serdecznie ciebie pozdrawiam, Radek. I zdrówka życzę. A co ja mogę powiedzieć? Do następnego.